Personalizacja w iPhone'ach od zawsze była czymś, co prawie że nie istniało. W najnowszej wersji nazwanej iOS 16 Apple dodało do systemu możliwość zmiany takich rzeczy jak kolor i rodzaj czcionki w zegarze na ekranie blokady, czy też dodawanie do niego wybranych przez użytkownika widżetów. Teraz też, jeżeli sobie tylko tak zażyczycie, możecie sobie zasłonić fragment tego zegara kawałkiem tapety. Co kto woli. Z innych ciekawych zmian wbudowana aplikacja tłumacza w końcu działa z językiem polskim, menu edycji tekstu ma płynne animacje przejścia, w aplikacji zdjęć można zaznaczać i kopiować obiekty przytrzymując na nich palec, instalacja aplikacji spoza App Store wymaga włączenia w ustawieniach telefonu trybu deweloperskiego, a w iMessage dodano możliwość usuwania i edytowania wiadomości. Co prawda funkcja ta będzie działać tylko wtedy, kiedy osoba, z którą piszecie, już zaktualizowała swój telefon do najnowszej wersji. iOS 16 trafi do wszystkich jabłkowych telefonów od iPhone'a 8 wzwyż. Dziękuję za uwagę, żegna się z Wami Pajtek.